Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Bohuszewicz, jestem redaktorem naczelnym czasopisma Dyskurs i Dialog. Spotykamy się przy okazji publikacji jego najnowszego numeru, numeru 10, w którym znalazło się, jak zresztą co numer, bardzo wiele ciekawych tekstów. Postanowiliśmy jednak zwrócić szczególną uwagę na tekst mojego dzisiejszego gościa, Bartłomieja Różyckiego, który to tekst został napisany wspólnie z Jakubem Wojtalą, a nosi on tytuł Strategie narracyjne w komunikatach prasowych polskich aktorów politycznych, a sekurytyzacja wojny na Ukrainie. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, cześć. Czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie? Oczywiście, dziękuję za zaproszenie. Ja jestem generalnie politologiem i w ostatnich latach zajmuję się tematem sporów o pamięć, polityk historycznych, tego, jakie narracje na temat przeszłości są tworzone i jakie toczą się kłótnie. I takim wątkiem, który mnie w ostatnim czasie zaczął interesować, jest to takie próba odpowiedzenia na pytanie, czy możemy o tych tematach mówić nie tylko w sposób taki trochę bardziej publicystyczny, opisowy, ale w jaki sposób niektóre z tych elementów zmierzyć, tak żeby one były bardziej ze sobą porównywalne, żeby stanowiły podstawę do jakiejś takiej dyskusji bardziej precyzyjnej o tym, jak się na te tematy debatuje, jakie są różnice między różnymi aktorami w danym kraju, między różnymi krajami, jakie są zmiany wraz z upływem czasu i tak dalej. I w efekcie współpracy, której pokłosiem jest między innymi tekst, o którym tutaj wspomniałeś, razem z moim byłym studentem Jakubem Wojtalą postanowiliśmy jakby połączyć siły, połączyć nasze zainteresowania. Znaczy, z mojej strony interesowało mnie najbardziej właśnie próba wprowadzenia takich metod ilościowych, które pozwalają coś zmierzyć i porównać ze sobą, a ze strony Jakuba sam temat, jakim jest kształtowanie różnego rodzaju narracji, komunikatów dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących pewnego rodzaju zarządzania strachem, zarządzania pewnego rodzaju obawami, no właśnie w świecie polityki. No właśnie, chciałem zwrócić uwagę może na początku na tę mierzalność. Tym ten tekst się wyróżnia na tle innych tekstów z zakresu badań społecznych, że efekty, do których doszliście, o których później oczywiście porozmawiamy, zostały uzyskane dzięki specyficznej metodzie. Wykorzystaliście, zdaje się, program komputerowy do badania tekstów politycznych. Mam rację? Tak, zgadza się. Jakby cały... A mógłbyś opowiedzieć, powiedzieć kilka słów na temat działania tego programu, a później porozmawiamy o tym, do jakich efektów dzięki niemu doszliście. Oczywiście. Więc samo oprogramowanie może nie jest jakieś szczególnie skomplikowane, ale zamysł stojący za nim jest po prostu ciekawy. Generalnie metodą, jakiej tutaj używamy, jest metoda analizy manifestów. Manifestu, czyli wszelkiego rodzaju jakichś komunikatów, jakichś wypowiedzi sformułowanych przez określonych aktorów politycznych, takich, jacy nas w danym temacie interesują. I kiedy mamy selekcjonowanych tych aktorów, określone komunikaty, które chcemy badać, poddajemy je takiej właśnie próbce ilościowej. Oznaczamy w poszczególnych tekstach fragmenty poświęcone różnego rodzaju tematom i mierzymy natężenie tych poszczególnych treści. To można mierzyć na różne sposoby. My akurat stosowaliśmy word count, czyli mierzenie liczby słów poświęconych na dane zagadnienie w określonych manifestach. Można by też mierzyć czas poświęcony na daną wypowiedź, to zależy od specyfiki konkretnych materiałów. No i później, kiedy jesteśmy już uzbrojeni w taki spory zestaw danych ilościowych, no to możemy je w jakiś sposób porównywać, tak? A więc czy poszczególni aktorzy, mówiąc o jakimś temacie, poświęcali poszczególnym wątkom tyle samo czasu, czy jedni poświęcali mu więcej, inni mniej? Czy wraz z upływem czasu widoczne są jakieś zmiany w tym zakresie? Ewentualnie można by, czego w ramach tego tekstu jeszcze nie zastosowaliśmy, ale jest to pewna taka perspektywa na przyszłość, również podjąć się jakichś prób międzynarodowych, tak? A więc, żeby zobaczyć, czy w innych krajach te proporcje poruszenia różnych tematów są takie same, czy też są inne. No i mamy nadzieję, że oczywiście wykorzystanie tego typu danych nie zastąpi nam takich bardziej klasycznych badań z nauk społecznych, obserwacji, dyskusji, pewnego opisu, pewnych analiz. Natomiast wydaje mi się, że mogą stanowić pewnego rodzaju taką podstawę pod bardziej, można powiedzieć, merytorycznie pogłębione wnioski, gdzie mniej jest samej tylko intuicji, ale ta intuicja jest mieszana z takimi twardymi danymi. Opiera się na twardych danych. Dokładnie. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa pojęcia, które w waszym tekście pojawiają się chyba najczęściej. Pojęcie manifestu, no i pojęcie tej tytułowej sekurytyzacji. Wiem, że to jest akurat wkład współautora Jakuba Wojtali, tak mówiłeś
mi przed naszą dyskusją. Czy mógłbyś jednak krótko rozwinąć te dwa pojęcia, tak? Czyli co uważacie za manifest? No i czym jest to takie trudne do wymówienia słowo cały czas, kiedy mam o nim powiedzieć, patrzę na kartkę, bo nie jestem pewny, czy wymawiam je prawidłowo, sekurytyzacja. Ale zacznijmy od manifestu. Czy manifestem jest każda wypowiedź polityka? Każda wypowiedź może nim być. Generalnie samo słowo, być może ktoś mógłby zarzucić, że jest pewnego rodzaju kalką z angielskiego, gdzie jakby ta metoda była po raz pierwszy zastosowana i opisana w języku angielskim, ale wydaje mi się, że jego taka niedookreśloność jest akurat sensowna i rozsądna, ponieważ tak naprawdę co jest manifestem, to zależy tylko i wyłącznie od tego, co badamy. Ważne jest, aby w ramach jakiegoś określonego tekstu, można powiedzieć, odpowiednio to zoperacjonalizować, czyli powiedzieć, co my chcemy badać. W naszym tekście sformułowaliśmy to, że interesują nas wypowiedzi polityków, które są przeznaczone dla szerokiej opinii publicznej. Stąd zastosowaliśmy wypowiedzi podczas konferencji prasowej, różnego rodzaju komunikaty prasowe, takie, które były komunikatami opracowanymi przez danego aktora, przeznaczonymi właśnie do takiej jednokierunkowej transmisji i właśnie, które były szczegółowo zaplanowane. Na przykład uznaliśmy, że nie będziemy w ramach tego badania analizować różnego rodzaju wywiadów, albo na przykład jakichś dyskusji, które mogłyby się w mediach społecznościowych na przykład pod jakimś postem pojawiać, ponieważ w tym wypadku kierunek kształtowania dyskusji w dużym stopniu zależałby też od odbiorców komunikatu, którzy mogliby dawać jakieś sprzężenie zwrotne. Dziennikarz może zadać pytanie na konferencji prasowej, każdy może skomentować jakiś post w social mediach i tak dalej. Natomiast nas interesowało, co sami aktorzy, czyli politycy, jakby nie popychali przez nikogo, co oni sami chcą powiedzieć, co ich w danym kontekście, w tym wypadku tej sytuacji wojennej, najbardziej ich interesuje. Do tego dojdziemy za chwilę, bo to jest sedno waszego tekstu. Skupmy się teraz jeszcze na moment na tej sekurytyzacji, dobrze? Dobrze. No niestety wielka szkoda, że akurat Jakub Wojtala nie może uczestniczyć podczas tej naszej rozmowy, ponieważ on mógłby o tym bardzo dużo i bardzo szczegółowo nam opowiedzieć, więc pozostaje nam z tego miejsca pozdrowić go. No i tak w kilku słowach chociażby powiedzieć. Idea stojąca za analizami, które mają za swoją podstawę teorię sekurytyzacji, właśnie opierają się na analizie tych komunikatów, które są formułowane, wydawane w związku z jakimś zagrożeniem. Albo zagrożeniem realnym, istniejącym, albo potencjalnym, albo wręcz wyimaginowanym, które nie istnieje, ale w myśl słów danego komunikatu jest prezentowane jako coś faktycznie istotnego i groźnego. I tego typu komunikaty mogą być stosowane w bardzo wielu kontekstach i są bardzo często stosowane przez polityków, gdyż bardzo często są skuteczne. Tak? One potrafią zarządzać w pewien sposób emocjami, kształtować postawy, a więc pełnić taką funkcję, jaką pełnią tak naprawdę wszystkie wypowiedzi polityczne, a więc mobilizującą swoich zwolenników, czy to przy urnach wyborczych, czy w ogóle do manifestowania poparcia. Budowanie jakichś postaw zaangażowania, przywiązywania do siebie elektoratu, a również pozycjonowania się danego polityka czy ugrupowania na scenie politycznej, co później również umożliwia budowanie jakiegoś swojego trwałego, wiarygodnego wizerunku. Ma też, myślę, również pewne znaczenie już po wyborach, w przypadku prowadzenia jakiejś gry, poszerzenia swojej zdolności koalicyjnej, w zależności od tego, jak formułujemy te komunikaty i w jaki sposób budujemy swoją polityczną tożsamość, no możemy się związać różnego rodzaju projektami politycznymi. Jasne. To może tyle o metodzie, tak? Wiemy już, w jaki sposób podeszliście do tytułowego zagadnienia. Chciałbym, żebyśmy teraz skupili się na tym, co w waszym tekście jest najważniejsze i czemu poświęcacie jego drugą część. A więc chciałbym, żebyśmy skupili się na efektach waszych badań. Wasz tekst jest tak bardzo misternie skonstruowany. Na samym końcu pojawia się tabela, która zbiera wyniki waszych badań. Czy mógłbyś teraz streścić te wyniki? To znaczy, co dokładnie za pomocą metod, o których przed chwilą rozmawialiśmy, zostało zbadane? Tak, więc analizując poszczególne manifesty polityczne, postanowiliśmy mnogość tematów, ponieważ ich było bardzo dużo i można by je rozrobić na bardzo wiele kategorii, pogrupować tak zwane rodziny tematyczne, które wiążą się z pewnym sposobem mówienia o temacie. No i ogólnie chodziło nam o mówienie o temacie pod kątem wojny jako zagrożenia dla Polski, dla państwa polskiego, dla społeczeństwa, zagrożenia, w związku z którym należy się jakoś przygotować
i obronić przed nim. Drugie to były postawy związane z solidarnością z Ukrainą, czy to z samym państwem, czy to, zwłaszcza to w pierwszych tygodniach było bardzo wyraźne, z uchodźcami z tego kraju, którzy masowo przybywali do Polski, no i tej pomocy po prostu potrzebowali. Trzecią kategorią charakterystyczną dla jednego aktora były postawy nieco stojące w opozycji do tej drugiej, czyli takiej kontestacji, takiego sprzeciwu wobec zbyt hura optymistycznego przyjmowania uchodźców, nadawania im zbyt wielu przywilejów, dawania im zbyt wiele pomocy w Polsce, gdyż rzekomo nie miałoby to służyć polskiej racji stanu. I wreszcie czwartą kategorią, taką kategorią, którą określiliśmy w tabelce jako po prostu inne, są tematy, które tak naprawdę nie tyle wykorzystały kontekst wojny rosyjsko-ukraińskiej do budowania jakiegoś nowego komunikatu, a jedynie do podtrzymywania swojej dotychczasowej narracji. Czyli na przykład krytykowania rządu przez opozycję, krytykowania różnych innych państw albo instytucji międzynarodowych przez partie, które i tak to wcześniej robiły, czyli krótko mówiąc wykorzystania wojny jako kolejnego pretekstu, no, który służy robieniu takiej codziennej polityki i budowania swojej określonej pozycji na scenie politycznej. A do czyich wypowiedzi zastosowaliście te pojęcia, pojęcia obawy, solidarności, zdystansowania, no i jeszcze ta czwarta kategoria, kogo dokładnie, czyje wypowiedzi dokładnie za pomocą tych pojęć badaliście? Tak, chcieliśmy, aby były to wyniki reprezentatywne, wybrać najlepszego aktora, który właśnie angażował się w ten temat z ramienia poszczególnych opcji politycznych istniejących w Polsce, no i po prostu wypowiadał się na tyle często na ten temat, aby te wyniki były porównywalne. Czyli przebadaliście wypowiedzi przedstawicieli głównych sił politycznych w Polsce, tak? Czy mógłbyś wymienić kogo? Tak, ponieważ właśnie specyfika sprawiała, że mieliśmy tutaj pewnego rodzaju kłopot wyboru. No, w przypadku powiedzmy Platformy Obywatelskiej nie było żadnego problemu, gdyż Donald Tusk, jak on inny partii, no jest jakby bezwzględny. W przypadku Konfederacji czy Lewicy tamta struktura jest taka bardziej eklektyczna i jak się okazało więcej było wypowiedzi rozmaitych aktorów występujących czasem osobno, a czasem, to zwłaszcza w przypadku Konfederacji było widocznych razem podczas wspólnej konferencji prasowej trzech albo i więcej przedstawicieli różnych części składowych tego ugrupowania. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości mielibyśmy jeszcze większy problem, bo tu oczywiście oprócz struktur partyjnych mam do czynienia ze strukturami władzy, prawda, które ta partia sprawuje. I analizując aktywność różnego rodzaju polityków, tak, prezydenta wywodzącego się z tego środowiska, premiera, innych polityków czy działaczy partyjnych, doszliśmy do wniosku, że jednak prezes Rady Ministrów będzie tutaj najlepszym przykładem do analizy, ponieważ był najaktywniejszy. Tak? Mateusz Morawiecki wziął na siebie de facto ciężar. W tych pierwszych dniach zwłaszcza, tak, prawda? Po wybuchu wojny. Tak, tak, tak. Czyli mamy wypowiedzi przedstawicieli czterech sił politycznych. Dodam może, że chcieliśmy również uwzględnić inne siły polityczne, zwłaszcza te, które dzisiaj określają się jako trzecia droga, ale jak się okazało, taka analiza wstępna wykazała, że w ich przypadku zaangażowanie w ten temat było bardzo małe. Krótko mówiąc, politycy, czy to PSL-u, czy ruchu Szymona Hołowni, nie zdecydowali się na właśnie sekurytyzację tego tematu, więc z naszego punktu widzenia nie byli interesującymi obiektami do badań. Rozumiem. To będzie moje ostatnie pytanie. Pytanie dotyczące samego sedna, tego sedna, którego dotyczy zbierające wyniki waszych badań tabela. Jak przedstawiają się wypowiedzi przedstawicieli tych czterech partii pod kątem tych kluczowych trzech pojęć, bo czwarta kategoria to jest kategoria inne, prawda? Tak. Czyli mamy obawę, mamy solidarność, zdystansowanie. Jak to wyglądało w odniesieniu do PiS-u, jak to wyglądało w odniesieniu do Platformy, w odniesieniu do Lewicy i do Konfederacji? Tak, ta czwarta kategoria rzeczywiście najpierw miała być takim sypem na wszystkie nieistotne wypowiedzi, ale w efekcie okazała się zaskakująco istotna dla opisania tego. Ponieważ opracowując materiał badawczy, sami się zastanawialiśmy, jaka oś podziału nam się tutaj wytworzy. No bo to mogła być oś prawica-lewica, prawda? To mogła być oś rząd kontra opozycja, która zawsze rządzących krytykuje. Mógł być to też podział na przykład na partie systemowe, antysystemowe, te bardziej lub mniej ugruntowane na scenie politycznej, ale rzeczywistość okazała się jeszcze troszeczkę inna. Więc tak, żeby powiedzieć to w kilku słowach. No z perspektywy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości nie było tutaj zaskoczenia. Tutaj jakby ta sytuacja wojenna była takim bardzo dobrym pretekstem do pokazania swojej polityki, można powiedzieć, ocieplenia pewnego rodzaju wizerunku i zaprezentowania się w sposób taki, jaki od władzy byśmy oczekiwali, czyli polityki roztropnej, odpowiedzialnej, nastawionej na
zabezpieczania interesu kraju, a jednocześnie szukania dialogu ze swoim partnerem. A więc taka polityka w dużym stopniu pozytywna, budująca pewnego rodzaju wizerunek. W przypadku... I także wypowiedzi dające poczucie bezpieczeństwa obywatelom, zdecydowanie którzy tak. W momencie wybuchu wojny bardzo realnie i mocno odczuwali zagrożenie, prawda? Tak, była pewna mobilizacja w zakresie bezpieczeństwa, ale jednocześnie tonowanie nastrojów, że wszystko jest pod kontrolą i będzie zmierzało pod obecnym przywództwem w dobrą stronę. Co jest chyba zrozumiałe i przewidywalne, moglibyśmy się tego spodziewać po właściwie każdej partii, która akurat by rządziła. A w wypowiedziach PiS-u, Bartku, czego było więcej? Obawy, solidarności czy zdystansowania? Solidarności. Obawa była na początku, gdyż te pierwsze tygodnie, jak wszyscy pamiętamy, były wyjątkowo niepewne, bo nikt nie wiedział, w jaką stronę to eskaluje, prawda, jak szybko się będą wydarzenia toczyły. W związku z tym ta ostrożność, taki stan zagrożenia był ewidentnie widoczny. I to akurat zgadza się w kontekście wszystkich analizowanych partii. Czyli wszystkie analizowane partie pokazywały najwięcej solidarności, tak? Najwięcej tych postaw zagrożenia na samym początku, a później to się już w pewien sposób różnicowało. No, i tak. No właśnie, to może kilka słów, jak to się różnicowało pomiędzy poszczególnymi partiami. Nie będę odwoływał się teraz bezpośrednio do tabeli, ale podzieliliście to nawet procentowo, prawda? Czyli w przypadku PiS-u kilkadziesiąt procent tej jakości, w przypadku PO kilkadziesiąt procent innej jakości. Jak to dokładnie wyglądało? Tak. W przypadku i Lewicy, i Konfederacji, generalnie podobnie jak w przypadku PiS-u, sytuacja została wykorzystana do tworzenia pewnego rodzaju swojego przekazu, jego umacniania, no i pewnego sposobu uargumentowywania swoich dotychczasowych koncepcji politycznych. Tak? W przypadku z Lewicy to była taka bardziej polityka prospołeczna, związana z poszerzaniem praw, na przykład walki odpowiednie prawa pracownicze. Również wpłynął tutaj kontekst aborcji, tak, która powinna być udostępniona Polkom, tak samo jak i Ukrainkom, tak, które przyjechały do Polski i tego typu pomocy potrzebują. To w przypadku Konfederacji treściowo były to zupełnie innego rodzaju postulaty, związane czy to z liberalizacją dostępu do broni, generalnie wzmocnieniem armii, no i tym, co najbardziej te partie wyróżniało, czyli postawami takimi dystansującymi się nadmiernej pomocy uchodźcom. Ale tak czy siak i tu możemy mówić o tym, że partie te po prostu ugruntowywały swój program, prezentowały pewnego rodzaju postulaty zgodne z ich wizją programową. Bo rozumiem, że zdystansowanie, bo może to powinniśmy wytłumaczyć naszym widzom, jeśli kategorie obawy i solidarności są dosyć oczywiste, to właśnie ta kategoria zdystansowania może wydać się zagadkowa. Chodzi o zdystansowanie wobec czego? Wobec zbyt optymistycznej, zdaniem autorów tej koncepcji, takiego ruchu poparcia wobec Ukrainy. Czy to, jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom szukającym schronienia w Polsce, czy to pomoc samemu państwu ukraińskiemu. To była taka, często też taka kontestacja w nawiązaniu do określonych słów polityków rządzących, którzy mówili coś na przykład o jakichś koncepcjach Unii Polsko-Ukraińskiej, tak? O takiej bezwarunkowej pomocy, o przeznaczaniu polskich zasobów militarnych na pomoc Ukrainie, a więc de facto za jednocześnie osłabianiem zabezpieczenia militarnego samej Polski. I tego typu argumenty były poddawane. Czyli tego zdystansowania w przypadku manifestów polityków Konfederacji było zdecydowanie najwięcej. Tak, to zdecydowanie się uwypuklało. Do wypowiedzi innych polityków. Tak. Rozumiem. To był wątek, raczej, którego można się było spodziewać. Tak, teraz, oczywiście. Najbardziej zaskakujący był ten związany z Platformą Obywatelską, gdzie okazało się, że wszystkie inne kategorie zostały zdominowane przez te kategorie inne właśnie. I w związku z tym uznaliśmy, że trzeba się nad nią nieco bardziej jeszcze pochylić. No właśnie, no to my teraz też się nad tą kategorią na koniec już pochylmy. Tak, z analiz naszych wyszło, że w przypadku manifestu Donalda Tuska najmniej spośród wszystkich partii był jakichkolwiek konkretnych postulatów związanych z samą sytuacją wojenną. Czy byłyby to działania związane ze wspieraniem Ukrainy, czy agitacją na rzecz na arenie międzynarodowej, czy budowaniem polskiej obronności, czy ewentualną kontestacją. No, tego się nie spodziewaliśmy, ale wszystkie te kategorie były jednak w pewien sposób zmarginalizowane, ich znaczenie nie było tak duże, a najwięcej wypowiedzi Donalda Tuska związanych było przede wszystkim z takim recenzowaniem prac rządu. I doszliśmy do wniosku, że kluczowa tutaj jest właśnie nie żadna oś podziału typu prawica, lewica, opozycja, rząd, ale bardziej rola danej partii, jej pozycja na scenie politycznej i jej dalsze ambicje.
No nie ukrywajmy, w sytuacji obecnej Platforma Obywatelska wydaje się jedyną partią, która realnie może myśleć o przejęciu władzy, a więc pozycjonuje się jako główny konkurent partii rządzącej. W związku z tym nie może wpaść w taką pułapkę, w której różnice między tymi dwiema partiami gdzieś zamazywałyby się ze sobą, prawda, i nastąpiłoby jakaś taka sytuacja, w której nie można jasno okazać swojej różnicy, swojej opozycji względem drugiej partii, gdyż w związku z tym w takiej sytuacji taka partia prezentuje się jako nieposiadająca jakiejś atrakcyjnej propozycji programowej. To już się zdarzało w przeszłości, kiedy na przykład przed wyborami w 2019 roku rządzący PiS zdołał z jednego z dominujących tematów kampanii uczynić kwestie praw mniejszości seksualnych, parad równości. Oczywiście samemu pozycjonując się przeciwko tego typu ruchom i stawiając PO w niezręcznej sytuacji, która partia powinna być jakby gorącym zwolennikiem, ale to z kolei byłoby niewiarygodne, jeżeli chodzi o wizerunek, jaki swój wcześniej budowała. W ostatnich tygodniach tak naprawdę w podobny sposób PiS próbował grać kartą uchodźców, tak. I sprzedać jakby wizerunek Donalda Tuska jako osoby, która wręcz domaga się przyjmowania bezkrytycznego uchodźców. No w tym wypadku wydaje się, że Platforma Obywatelska wyciągnęła wnioski i ten taki słynny, komentowany filmik wrzucony przez Tuska do sieci nie poszedł jakby w tę stronę, nie pozwolił się pozycjonować, tylko uderzył w hipokryzję rządzących. Natomiast w temacie, o którym mówiliśmy w naszym tekście, również przywódca opozycji skupił się na recenzowaniu prac rządu. Nie na samych konkretnych działaniach, ponieważ w ich wypadku musiałby się z nimi zgodzić, no bo któż by się nie zgodził z wspieraniem Ukrainy, postrzeganiem Rosji jako zagrożenia, koniecznością wzmacniania pozycji polskiej armii, również jakąś transformacją energetyczną zmierzającą do zapewnienia również bezpieczeństwa energetycznego Polski. No to są postulaty, z którymi nie sposób byłoby się głównej partii opozycyjnej nie zgodzić. A więc wypowiedzieli te skupiły się na czymś innym. Skupiły się na recenzowaniu prac rządu jako nieskutecznych, jako spóźnionych i jako niekonsekwentnych względem wcześniejszych działań, czyli generalnie nadrabiają teraz wielu lat zaległości, które przy innej polityce mogły być prowadzone wcześniej. I to okazało się to jakby tą strategią wiodącą w przypadku komunikatów PO. Bartku, tym sposobem dotarliśmy do końca omówienia Twojego tekstu, także dotarliśmy do końca naszej rozmowy. Bardzo dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie, a naszych czytelników zachęcam do lektury najnowszego numeru Dyskursu i Dialogu, w którym obok tekstu Jakuba Wojtali i Bartłomieja Rzyckiego znajdują się także inne bardzo ciekawe teksty. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Tobie, dziękuję także za rozmowę. Też.